Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl i tchnienie Grozy. Z twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać, Przywieź do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Friedrich Gersztecker Germelshausen Część druga Wreszcie zatrzymała się przed okazałym domem ogrodzonym żelaznymi sztachetami, do którego wiodły szerokie kamienne schody. Tu mieszka, łaskawy panie, rzekła nieśmiało, jak poprzednio. Jeśli to wam dogadza, bardzo proszę, wstąpcie do naszego domu. Ojciec będzie rad gościć was u siebie. Zanim Arnold zdążył coś powiedzieć. Sołtys ukazał się w drzwiach prowadzących na schody. Jedno z okien otwarło się i ukazała się w nim twarz starej kobiety, która życzliwie skinęła mu głową. Sołtys zaś zawołał. — Gertrudo, tyle czasu zmitrążyłaś, ale proszę, proszę, jakiego przystojnego chłopaka sobie przyprowadziła, Panie sołtysie, żadnych cerejeli, wejdźcie do domu — Kluski już czekają, gotowe ostygnąć i stwardnieć. Ależ to nie Heinrich, zawołała stara kobieta w oknie. Czy nie mówiłam, że on nie wróci? Już dobrze, dobrze, matko, rzekł Sołtys. Niech będzie i ten. Ściskając rękę przybyszowi, ciągnął dalej. Witajcie serdecznie w Germelshausen, młody panie, gdziekolwiek dziewczyna was znalazła. A teraz proszę na obiad. Jedzcie, ile dusza zapragnie. O reszcie pogadamy potem. Nie pozostawił młodemu malarzowi ani chwili na usprawiedliwienie się i trzymając jego dłoń, którą Gertruda wypuściła ze swojej, gdy tylko weszli na schody, ujął go poufale za ramię i zaprowadził do obszernej izby. W domu czuć było stęchlizną i wilgotną ziemią. Arnold znał zwyczaje niemieckiego wieśniaka, który... Najchętniej nie wpuszcza do izby ani stróżki świeżego powietrza i nawet latem. Często gęsto pali w piecu, aby wytworzyć miłą mu ciepłą temperaturę. A jednak zwróciło to jego uwagę. Wąski korytarz także nie wyglądał zachęcająco. Tynk odpadł ze ścian, jak gdyby został tylko powierzchownie zmieciony na bok. Jedyne ślepe okno w głębi przepuszczało zaledwie nikłe światło, a schody prowadzące na górne piętro były stare i spróchniałe. Lecz Arnold niewiele miał czasu na obserwację w następnej bowiem chwili. Jego gościnny gospodarz rozwarł szeroko drzwi i Arnold znalazł się w izbie dobrze wywietrzonej, posypanej białym piaskiem ze stojącym po środku dużym stołem nakrytym śnieżno-białym płótnem. Izba ta w korzystny sposób różniła się od reszty zaniedbanego wnętrza domu. Poza starą kobietą, która teraz zamknęła okno i przysunęła swoje krzesło do stołu, w kącie siedziało kilkoro rumianych dzieci. Krzepka gospodyni, ubrana również inaczej niż kobiety z sąsiednich wsi, otworzyła właśnie drzwi dziewczynie, która weszła z dużą, parującą misą klusek. Wszyscy stłoczyli się dookoła stołu. Czekając na upragniony posiłek. Nikt jednak nie usiadł, jak Arnoldowi się zdawało. Zerkali niemal bojaźliwie ku ojcu. Sołtys podszedł do swego krzesła, oparł się o poręcz i w milczeniu spoglądał posępnie przed siebie. Czyżby się modlił? Miał mocno zaciśnięte usta, prawa ręka zwarta w pięść zwisała mu bezwładnie. W rysach jego twarzy nie ujrzałbyś modlitwy, jeno zacięty, choć nie trwogi, upór. Gertruda podeszła do ojca po cichu i położyła mu dłoń na ramieniu. Stara kobieta stała naprzeciw niego w milczeniu i spoglądała bojaźliwym, błagalnym wzrokiem. Zabierajmy się do jedzenia rzekł, szorstko-sołtys. I tak nam to nic nie pomoże. Odsunął krzesło i skinąwszy na gościa. Usiadł, ujął dużą hew i zaczął wszystkim nakładać na talerze. Zachowanie się tego człowieka wydało się Arnoldowi niesamowite. Nie mógł też czuć się dobrze, widząc przygnębienie całej rodziny. Sołtys jednak nie był człowiekiem, który lubi spożywać obiad w smutnym nastroju. Gdy zastukał w stół, weszła służąca i przyniosła butelki i szklanki. Sołtys Nalał wszystkim i znakomite stare wino wprawiło ich w weselszy nastrój. Cudowny trunek rozgorzał w żyłach Arnolda jak płynny ogień. Nigdy w życiu nie kosztował jeszcze czegoś tak wybornego. Gertruda również trochę wypiła, a także Stara Matka, która po obiedzie zasiadła w kącie do kołowrotka, cicho nucąc piosenkę o weselszym życiu w Germelshausen. Sam sołtys był jak gdyby odmieniony. Przedtem poważny, milczący, stał się wesoły i pogodny. Także i na Arnolda podziałał cudowny trunek. Nie spostrzegł, kiedy sołtys wziął do rąk skrzypce i zaczął wygrywać wesołe melodie do tańca. Arnold z Gertrudą w ramionach ją wirować po izbie. Przewrócił kołowrotek stojące im w drodze krzesła i potrącił dziewczynę, która wynosiła naczynia. Dokazywał tak, że obecni pokładali się ze śmiechu. Nagle wszystko w izbie ucichło. A kiedy Arnold zdumiony spojrzał na sołtysa, ten smyczkiem wskazał mu okno i odłożył instrument do drewnianego pudła, skąd przedtem go wyjął. Arnold zobaczył, że ulicą ciągnie orszak pogrzebowy. Sześciu mężczyzn w białych koszulach niosło na ramionach trumnę. Za którą postępował stary człowiek, trzymając za rękę małą, jasnowłosą dziewczynkę. Szedł zgarbiony pod brzemieniem nieszczęścia. Dziewczynka natomiast, która miała zaledwie cztery latka i nie zdawała sobie sprawy, kto leży w ciemnej trumnie, pozdrawiała grzecznie każdą znajomą twarz i śmiała się do rozpuku, gdy kilka psów, goniąc się, przebiegło koło szkoły, a jeden się przewrócił i wywinął koziołka. Cisza, Trwa tylko tak długo, póki trumna nie znikła za rogiem. Gertruda podeszła do młodego malarza. Teraz odpocznijcie, panie. Dość tej zabawy. To ciężkie wino uderza do głowy. Weźcie kapelusz i udamy się na małą przechadzkę. Kiedy wrócimy, będzie właśnie czas iść do gospody. Dziś wieczór odbędą się tam tańce. Tańce to świetnie wykrzyknął Arnold zadowolony. Przyszedłem w samą porę. A ty, Gertrudo, zatańczysz ze mną pierwszy taniec? Zapewne, jeżeli sobie życzycie, panie. Arnold wziął kapelusz i teczkę. Po co wam ta książka? zapytał Sołtys. On rysuje, ojcze rzekła Gertruda. Mnie też narysował. Obejrzyjcie sobie ten portrecik. Arnold otworzył tekę i podał rysunek sołtysowi, który przez chwilę przyglądał się portrecikowi w milczeniu. I chcecie to zabrać ze sobą do domu, a może nawet oprawić w ramkę i powiesić w pokoju? Czemużby nie? Czy pozwolisz mu, ojcze? Jeśli z nami nie zostanie, zaśmiał się sołtys, to nie mam nic przeciwko temu, ale tam, w głębi, czegoś brak. Tego? Pogrzebu, który przed chwilą widzieliśmy. Dorsujcie go na arkuszu, a wtedy możecie zabrać ze sobą rysunek. Pogrzeb na portrecie Gertrudy? Na arkuszu jest jeszcze dość miejsca, upierał się Sołtys. Powinien się tam znaleźć. Nie zgodzę się, abyście panie zabrali portret mojej córki zupełnie samej. W tak poważnym zaś towarzystwie Nikt nie posądzi jej o nic złego. Arnold pokręcił głową. Co za dziwaczny pomysł, aby ładnej, młodej dziewczynie dorysować pogrzeb jako eskortę honorową. Stary jednak tak się zacietrzewił, że Arnold musiał się na to zgodzić. Później będzie mógł ten smutny dodatek bez trudu wymazać. W prawną ręką szkicował na papierze dopiero co widziane postaci. Cała rodzina zgromadziła się dookoła niego i ze zdumieniem przyglądała się jego pracy. Dobrze, utrafiłem? zapytał Arnold, wreszcie zrywając się z krzesła i wyciągając arkusz na odległe ramienia. Wspaniale rzekł Sołty z uznaniem. Nigdy bym nie przypuszczał, że tak szybko sobie z tym poradzicie. Tak, to może być. A teraz wyjdźcie z dziewczyną, panie. I obejrzyjcie sobie naszą wieś. Tak prędko jej znowu nie ujrzycie. Na piątą wracajcie. Obchodzimy dziś święto i musicie wziąć w nim udział razem z nami. Arnolda ogarnęło przygnębienie. Może dlatego, że w izbie było tak duszno lub wskutek wina, które uderzyło mu do głowy. Pragnął znaleźć się na świeżym powietrzu i w kilka minut później szedł już z Gertrudą ulicą ciągnącą się przez wieś. Teraz nie było tu tak cicho jak przedtem. Hałasowały dzieci, gdzie nie gdzie Staruszkowie siedzieli przed drzwiami domów, przyglądając się przechodzącym i cała miejscowość ze swymi starymi dziwacznymi budynkami miałaby zapewne przyjemniejszy wygląd, gdyby słońce mogło przedrzeć się przez ten gęsty, brunatny dym, który niby chmura ciążył nad dachami. Czy tu w pobliżu pali się las albo torfowisko? Zapytał dziewczynę. Nad żadną inną wsią dym się nie unosi, przecież to nie z kominów. To dym ziemny, odparła Gertruda spokojnie. Czy nigdy nie słyszeliście o Germelshausen? Nie. Dziwne. Wieś jest przecież tak stara. W każdym razie domy na to wyglądają. Zresztą i ludzie zachowują się tak dziwnie, a język wasz brzmi zupełnie inaczej niż w pobliskich miejscowościach. Chyba rzadko opuszczacie swoją wieś. Rzadko. I nie ma tu ani jednej jaskółki, chyba stąd nie odleciały. Już od dawna żadna nie buduje gniazda w Germelshausen, odparła dziewczyna. Widocznie nie mogą znieść dymu ziemnego. Chyba nie unosi się on u was stale. Owszem. Więc dlatego w waszych sadach drzewa pozbawione są owoców? Przecież w Mansfeld musieli podpierać gałęzie taki jest urodzajny rok. Gertruda nic na to nie odpowiedziała. W milczeniu kroczyła u jego boku, aż osiągnęli kraniec wsi. W drodze niekiedy tylko życzliwie kiwała głową dzieciom, lub zamieniała kilka słów z którąś z młodych dziewcząt. Może rozmawiały o dzisiejszej zabawie? Dziewczęta spoglądały przy tym na młodego malarza ze współczuciem, i choć Arnold nie wiedział czemu, ogarnął go smutek. Nie ważył się jednak zapytać Gertrudy o czym rozmawiała. Teraz wreszcie dotarli do ostatnich domów. Podczas gdy we wsi panował ruch i ożywienie, tutaj było cicho i bezludnie, jakby wszystko powymierało. W sadach, że jakbyś od lat nie postała noga ludzka, ścieżki porosły trawą, a szczególnie dziwne wydawało się młodemu przybyszowi i to, że na żadnym z drzew nie było owoców. Spotkali ludzi idących w stronę wsi. Arnold natychmiast ich poznał. Byli to ci sami, którzy nieśli trumną. Minęli ich w milczeniu, a oboje młodych. Prawie mimo woli skierowało swe kroki ku cmentarzowi. Arnold starał się teraz rozweselić swą towarzyszkę. Wydawała mu się zbyt poważna. Opowiadał jej o rozmaitych miejscowościach, które zwiedził o tym, jak to jest na szerokim świecie. Gertruda nigdy jeszcze nie widziała kolei żelaznej, nawet nigdy o niej nie słyszała. Teraz, zdumiona, z uwagą przysłuchiwała się jego wyjaśnieniom. Nie miała nawet pojęcia o istnieniu telegrafu, jak również o innych, nowszych wynalazkach, a młody malarz nie mógł pojąć, jak to możliwe, żeby ludzie w Niemczech żyli w takim odosobnieniu, tak całkowicie odcięci od reszty świata, nie utrzymując z nim żadnego kontaktu. Tak rozmawiając, Doszli do cmentarza i tutaj Arnold zauważył, że nagrobki i kamienie, choć na ogół proste, były bardzo stare. To bardzo, bardzo stary nagrobek, rzekł, pochylając się i z trudem odczytując ozdobne pismo. Anna Maria Berthold z domu Ziglitz urodzona 1 grudnia 1188. Zmarła 2 grudnia 1224. To moja matka, rzekła Gertruda. Łzy napłynęły jej do oczu i stoczyły się na stanik. Twoja matka? Dziecko drogie, to jest może twoja pra 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 pra, pra, pra babka? Nie, odparła ze smutkiem. To moja prawdziwa matka. Ojciec pojął drugą żonę. I ta kobieta w domu to moja macocha. Ale... Tutaj podane, że zmarła w 1224 roku. Cóż mi obchodzi rok? To takie bolesne utracić matkę. A jednak dodała cicho, może dobrze się stało. Bardzo dobrze, że Pan Bóg powołał ją do swojej chwały. Arnold pokręcił głową, schylił się nad nagrobkiem, aby dokładnie przyjrzeć się napisowi. Może pierwsza dwójka w dacie jest ósemką? staroświeckich esach, floresach nie nietrudną omyłką. Jednak druga dwójka podobna była do pierwszej, jakby dwie krople wody, a przecież do roku 1884 było jeszcze daleko. Może kamienia się pomyliła? Dziewczyna taka była zatopiona w smutku po zmarłej, że Arnold nie chciał naprzykrzać się natrętnymi pytaniami. Uklękła przy grobie, cicho się modląc. Arnold zaś Poszedł zbadać inne nagrobki. Wszystkie, bez wyjątku, nosiły daty sprzed kilkuset lat. Nie znalazł ani jednego nowszego, a przecież zmarłych jeszcze teraz chowano jak o tym świadczyła ostatnia, zupełnie świeża mogiła. Z niskiego muru kościelnego roztaczał się wspaniały widok na tę całą starą wieś. Arnold skorzystał ze sposobności, aby to naszkicować. Ale i nad tym miejscem unosił się osobliwy, gorzki dym. Natomiast dalej, w stronę lasu widać było jasne słońce opromieniające zbocza górskie. We wsi rozbrzmiewał znów stary, pęknięty dzwon. Gertruda wstała z klęczek, otarła łzy i skinęła młodemu człowiekowi. Arnold od razu się do niej przyłączył. Teraz już nie wolno się nam smucić, rzekła z uśmiechem. Kończy się właśnie nabożeństwo. Nadchodzi pora na tańce. Myśleliście zapewne, panie, że ludzie z Germelshausen są ponurzy. Dziś wieczorem przekonacie się, że tak nie jest. Przecież nie widzę, aby z wrót kościoła ktokolwiek wychodził. To zrozumiałe, roześmiała się Gertruda, bo nikt tam nie wchodzi, nawet ksiądz. Tylko stary zakrystian. Nie użycza sobie ani chwili spoczynku i dzwoni na początek i koniec nabożeństwa. I nikt z was nie uczęszcza do kościoła? Nie, ani na mszę, ani do spowiedzi. Wadzimy się z papieżem, który zamieszkał we Włoszech i nie chce wracać, dopóki mu znowu nie przyrzechniemy posłuszeństwa. Nic o tym nie słyszałem. No tak, bo to dawne sprawy. Popatrzcie, panie, oto za Krystian wychodzi z kościoła, sam jeden i zamyka wrota. Nie przychodzi do gospody. Zawsze przesiaduje samotnie. A ksiądz przychodzi? No pewnie. Jaki jest wesoły. Niczym się nie przejmuje. A jak do tego doszło? Arnolda zdziwiły nie tyle fakty, ile swoboda, z jaką mówiła o nich Gertruda. To długa historia. Ksiądz spisał ją w grubej Dużej księdze. Jeśli macie ochotę panie i rozumiecie płacinie, możecie to sobie przeczytać. Ale dodała ostrzegawczo, nie wspominajcie o tym w obecności ojca, bo on tego nie lubi. Popatrzcie, chłopcy i dziewczęta już spieszą do gospody. Wracajmy do domu. Muszę się przebrać. Nie lubią przychodzić ostatnio. A pierwszy taniec, Gertrudo, zatańczę z wami, przyrzekam. Szybkim krokiem wracali do wsi, gdzie wyglądało zupełnie inaczej niż z rana. Wszędzie stały gromadki roześmianych młodych ludzi, dziewczęta były wystrojone, chłopcy także mieli na sobie odświętne ubrania. W gospodzie, od okna do okna wisiały girlandy z liści, tworząc nad drzwiami duży łuk triumfalny. Arnold, widząc, że wszyscy się tak wystroili, nie chciał pokazać się na zabawie w swym ubraniu podróżnym. W domu sołtysa wypakował plecak, wyjął świętne ubranie i był właśnie gotów, kiedy Gertruda zapukała do drzwi. Piękna była w swoim skromnym, a jednak bogatym stroju. Poprosiła go, aby jej towarzyszył, ponieważ ojciec z macochą przyjdą później. Tęsknota za Heinrichem niezbyt jej doskwiera, pomyślał Arnold, ujął ją pod rękę i poprowadził w zapadającym mroku na salę tańca. Myśli swej jednak nie wyznał na głos. Zbudziło się w nim dziwne, nieznane dotąd uczucie, a serce biło mu jak szalone, gdy przyciskając ramię dziewczyny, wyczuwał pulsowanie jej serca. Jutro muszą powędrować dalej, weschnął. Wbrew jego woli, te słowa dotarły do dziewczyny. Nie troszczę się o to, panie, rzekła z uśmiechem. Zostaniemy ze sobą długo, może... Dłużej niżby to wam było miłe. Chciałabyś Gertrudo, abym z wami został? Arnold poczuł, jak krew gwałtownie uderza mu do skroni. Oczywiście, odparła swobodnie, jesteście panie dobry i miły. Ojciec też was lubi. Wiem o tym. A Heinrich jednak nie przyszedł, dodała po cichu jakby zagniewana. A gdyby nadszedł jutro? Jutro? Geszruda spojrzała nań poważnie swymi wielkimi ciemnymi oczyma. Dziś od jutra dzieli długa, długa noc. Jutro. Jutro zrozumiecie, co to słowo oznacza. Ale nie mówmy już o tym, rzekła krótko i łagodnie. Dziś obchodzimy święto, na które od tak dawna, od tak bardzo dawna się cieszyliśmy. I nie należy mącić go smutnymi myślami. A oto jesteśmy. Chłopcy zrobią wielkie oczy, że przyprowadziłam sobie tancerza. Arnold chciał jej coś odpowiedzieć, ale hałaśliwa muzyka wydobywająca się z karczmy zagłuszyła jego słowa. Dziwne melodie grali muzykanci. Nie znał żadnej, początkowo oślepiło go też światło wielu świec. Gertruda poprowadziła go do środka, gdzie gromada młodych dziewcząt stała, gawędząc, i wtedy dopiero puściła jego ramię, aby nim rozpocznął się tańce, rozejrzał się i poznał resztę chłopców. Przełożyła Maria Gero Rożniewicz, czytał Jacek Brzyzowski.